Dzisiaj chciałem zaprezentować najnowsze rozwiązanie w produktach UTS-kowych. Jest nim rozwiązanie CAM dla inwentora. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę UTS-kową cam.uts.com, zobaczycie, że mamy tutaj w tej chwili już dostępne też w naszym środowisku, w naszych rozwiązania CAM-owskie i mamy wśród nich też rozwiązanie dla inwentora. Wystarczy tu kliknąć i każdy użytkownik może po prostu dostać bezpłatną wersję rozwiązania UTS Inventor HSM Express, które jest bezpłatne. No i integruje się całkowicie z inwentorem. Jedyne, co potrzebujecie, to tak naprawdę inwentora jako takiego do pracy, ponieważ produkt bez inwentora nie działa. Po zainstalowaniu aplikacji, jak widzicie, pojawia się Wam w inwentorze nowa zakładka. Zakładka, która pozwala Wam na zaprojektowanie Waszego procesu wytwarzania dwuipłosiowego. W jaki sposób to narzędzie działa? W skrócie, nie jestem specjalistą, ale pokażę Wam ewentualnie kilka podstawowych jakichś takich funkcji, które produkt posiada. Po pierwsze, mamy jakiś tam element, który chcielibyśmy wyprodukować na naszej maszynie dwuipłosiowej. Musimy zacząć od tego, że musimy jakoś przygotować nasz element. Więc na przykład możemy skorzystać z funkcji face, która nam w odpowiedni sposób przygotuje powierzchnię roboczą dla naszego elementu. Każdą operację, którą zaczynamy, którą definiujemy w narzędziu CAM, no, zaczyna się od tego, że musimy wybrać narzędzie, z którego będziemy pracowali. Mam tu cały zestaw różnego typu przedefiniowanych narzędzi, zarówno ogólnych, jak i też narzędzi, które możemy spotkać po prostu na rynku, jak je wykorzystać. Mamy tutaj wybrany taki element, wybrałem w takim momencie taki element. Kolejny krok, no, wybranie ewentualnie obszaru. Program sam rozpoznaje kontury, więc w tym przypadku nie musimy nic więcej wskazywać, chociaż moglibyśmy, jeżeli mamy jakąś taką potrzebę, wskazać pewne fragmenty. Następnie możemy określić dodatkowe parametry naszego czyszczenia. Tutaj w sumie tak naprawdę nic więcej nie musimy zrobić, poza tym, że musimy ustawić sobie ewentualnie, jak narzędzie będzie się przemieszczało, na przykład odsunięcie co 5 mm ustawimy narzędzia, co spowoduje, że no, uzyskamy po chwili, po przeliczeniu, taką oto ścieżkę przejścia naszego narzędzia. Kolejny krok, co moglibyśmy zająć, na przykład wycięcie konturu, czy obrobienie konturu w naszym elemencie. Więc możemy na przykład wybrać funkcję 2D kontur, wybrać znowuż narzędzie, z którego będziemy korzystać. Wybierzmy sobie narzędzie, możemy wybrać sobie narzędzie, bądź ewentualnie utworzyć nowe narzędzie, gdzie na przykład możemy zdefiniować parametry naszego freza, jego średnicę, czy chociażby długość, tą roboczą frezę. W ten sposób jesteśmy w stanie, przepraszam, te elementy sobie zdefiniować. Wybieramy taki element. Możemy dobrać też parametry, na przykład obrotowe naszego frezu, czy dodatkowe elementy, w jaki sposób nasz element, jak frez będzie pracował. Dobrać odpowiednie prędkości. Mamy w tym momencie tutaj element zdefiniowany. Kolejny krok, no oczywiście musimy kontur wybrać. To jest nasz kontur, który musi frez narysować wokół naszego elementu. I czy to coś tu jeszcze moglibyśmy zdefiniować? Załóżmy, że troszeczkę obniżymy kontur dolny. I załóżmy, że te operacje nam wystarczą do wygenerowania kolejnej ścieżki dla naszego narzędzia produkującego, wytwarzającego, czy tnącego, obrabiającego ten nasz element. Kolejny krok, który moglibyśmy zrobić, no, na przykład zadbać tutaj o kieszeń, którą mamy do zamodelowania. Możemy wybrać sobie na przykład narzędzie, z którego już korzystaliśmy. Możemy wybrać w kolejnym kroku, na przykład zdefiniować sobie kształt tej naszej kieszeni przez wskazanie krawędzi. Możemy wybrać też sposób przejścia tego naszego elementu, tak? Czyli na przykład nie chcemy, żeby cały materiał został wyczyszczony. Chcielibyśmy też, żeby na przykład przejście było. Narzędzie skrawało takimi warstwami, wycinało ten nasz otwór, więc kolejne przejścia co 2 mm chcielibyśmy, żeby nastąpiło obniżenie naszego narzędzia i takimi warstwami kolejnymi został wykrawany po prostu ten kształt kieszeni w tym naszym elemencie. Zatwierdzamy i po chwili zobaczcie, kolejna zestaw ścieżek przez program jest wygenerowany dla naszego elementu. Mamy ścieżki wygenerowane, moglibyśmy się zająć teraz ewentualnie otworami. Pogłębienie walcowe dla tego naszego otworu. No też musimy wybrać odpowiednie narzędzie. No, załóżmy, że znowu skorzystamy z tego naszego samego narzędzia, z tym, że teraz wskażemy, żeby te elementy były tutaj wytwarzane. No i możemy ewentualnie tutaj jeszcze zdefiniować, powiedzmy, skok, jak ten otwór będzie tu rozwiercany. Załóżmy, zwiększymy do 2 mm skok i mamy kolejne ścieżki wygenerowane. Co dalej? No, przydałoby się wywiercić jeszcze otwory. Wybieramy narzędzie Drill, wybieramy w tym momencie znowuż nowe narzędzie, utwórzmy nowe narzędzie.
narzędzie, które będzie miało średnicę na przykład 5 mm i długość na przykład 15 mm. Wybierzmy takie narzędzie i wskażmy w tym momencie geometrię, którą chcielibyśmy, żeby była tutaj przez program zdefiniowana, czyli na przykład to jest ta geometria i ten otwór, to będą otwory właśnie wiercone w tej operacji. I ewentualnie zdefiniujmy jeszcze, że tu będziemy mieli parametry, w jaki sposób będzie ten otwór tutaj wiercony. No i po chwili mamy wygenerowany kolejną ścieżkę dla naszego elementu. Na gwintowanie tego otworu, załóżmy, że ten otwór będzie gwintowany. Zobaczcie, możemy w tym momencie na przykład zrobić to w ten sposób, że na przykład skopiujemy istniejącą operację, bo tak naprawdę operacja gwintowania będzie taka sama, praktycznie ścieżka będzie taka sama jak na przykład przy wierceniu otworu, ale tu musimy niestety tylko troszeczkę dokonać zmian, bo oczywiście nie będziemy gwintować wiertłem, tylko odpowiednim narzędziem, więc musimy dokonać edycji naszego narzędzia. Albo zrobimy sobie nowe narzędzie. Zrobimy sobie narzędzie, które będzie na przykład w tym momencie gwintowało nam odpowiednie średnicy i długość narzędzia. Natychmiast widzimy, jak wygląda nasz narzędzie gwintujące. No, ewentualnie tylko musimy zbadać odpowiednią prędkość, zmniejszymy prędkość obrotową, żeby nam odpowiednio ten jakości ten otwór był zgwintowany, albo już w ogóle dało się go nagwintować. Więc mamy otwór wybrany, znaczy narzędzie wybrane, następnie otwór już nie musimy nic robić, jest wybrany też w poprzedniej operacji, bo kopiowaliśmy. No, ewentualnie tutaj musimy zmienić tylko parametry oczywiście z wiercenia na gwintowanie. W ten sposób program będzie poinformowany, że to jest zupełnie inna operacja, mam takie elementy zrobione. Na samym końcu no, możemy ewentualnie odświeżyć, zregenerować wszystkie ustawienia, które były, żeby mieć pewność, że wszystkie nasze operacje, nasze zmiany zostały wprowadzone i uaktualnione. No i kolejny krok, który możemy zrobić, to zobaczcie, wygenerujemy, zasymulujemy proces tworzenia. Mam tu takie narzędzie, które pozwala Wam w szybki sposób podejrzeć, w jaki sposób ten element będzie tutaj produkowany, tworzony. Widzimy, jak nasze narzędzie kontur w tej chwili wyżyna. Za chwileczkę przystąpi narzędzie do wykrawania po prostu kieszeni. Pierwsza warstwa zdjęta, za chwileczkę zacznie się druga warstwa i po kolei widzimy, te operacje są przez program robione. Możemy oczywiście sobie przyspieszać kolejne kroki, w tym momencie rozwiercanie tutaj pogłębienia, wiercenie otworu, no i na końcu gwintowanie i mamy prezentację zrobioną. Na koniec oczywiście co najważniejsze, bo sama symulacja czy obejrzenie tego, jak to będzie wyglądało, to jest jedno, a z drugiej strony musimy w jakiś sposób przekazać tę informację dla maszyny, dla naszej obrabiarki, więc mamy tutaj narzędzie o nazwie postprocesor, gdzie wybieramy z listy istniejących różnego typu postprocesory. Możemy też własne postprocesory tutaj sobie edytować. I ewentualnie no, możemy zapisać po prostu, wyprodukować kod dla takiej maszyny. Ja tu już taki kod miałem wcześniej, więc go może napiszemy sobie. I po chwili po prostu zwróćcie uwagę, zgłasza nam się okienko, w którym no, program nam pozwala wyedytować, ewentualnie wprowadzić jeszcze jakieś zmiany dla naszego tutaj kodu i ewentualnie wysłać następnie taki kod już do naszej maszynki, naszej obrabiarki, która w tym momencie wykona te wszystkie operacje, które tutaj przed chwileczką zaprojektowaliśmy. Jak widzicie, narzędzie no, przyjazne, całkowicie zintegrowane z inwentorem, więc no, nie potrzeba zmieniać środowiska. No i można już pierwsze jakieś własne operacje wytwarzania czy obrabiania wykonać w inwentorze. Kolejne wersje, bardziej zaawansowane, posiadające 3 osie lub 5 osi, mają się pojawiać sukcesywnie. Oczywiście one już nie będą bezpłatne, ale będą nadal w podobny sposób działały, więc świetna wiadomość dla wszystkich użytkowników, którzy szukają takich narzędzi. Nareszcie mamy takie narzędzie w Autodesku współpracujące z inwentorem. Mam nadzieję, że udało mi się Wam zainteresować tym produktem. Pamiętajcie, wystarczy wejść na stronę autodeskową, camautodesk.com i tam możecie pobrać bezpłatną wersję. Dostaniecie wtedy mailem specjalny kod aktywacyjny. No i możecie cieszyć się tym narzędziem, testować go w własnym środowisku i zobaczyć, czy rzeczywiście to rozwiązanie jest dla Was w jakiś sposób przydatne. Być może ono Wam się spodoba i będziecie chcieli później używać tych narzędzi wyższego poziomu. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.